Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem mam dla Was super fajne gadżety do 50 zł w Action. Challenge zakupowy w Action polegał na tym, że miałem 50 zł i miałem dowolność, jeśli chodzi o zakupy. Że wszystko, co tutaj zebrałem, kupicie za 50 zł. No jest tego trochę, są gadżety elektroniczne, są gadżety bardziej takie domowe, porządkowe. Jakieś figurki dla geeków, także po kolei do wszystkiego dojdziemy. W ogóle Action, super sklep, dajcie znać też w komentarzach, co o nim sądzicie, czy tam kupujecie. A my lecimy po kolei z tymi zakupkami. Ok, pierwsza rzecz to taki finder do kluczy, key finder na Bluetootha. Kosztowało to, zaraz Wam dokładnie powiem, 8,95, czyli praktycznie 9 zł. A to jest dosyć ciekawa rzecz, bo pozwala odnaleźć zagubione klucze. No ja się zdziwiłem, że aż w takiej cenie coś takiego można dostać. No nie jest to na pewno rozwiązanie takie, jak znacie z firm Apple, ale za tą cenę nie można mieć wszystkiego. Więc tutaj mamy lokalizator do kluczy, taki czarny, fajny. Co on tu jeszcze pozwala? No, lokalizować klucze, zwierzaki, bagaż, robić selfie, o, i mikrofon. Nie wiem, w jakiej zasadzie ten mikrofon działa. Czyżbyśmy mogli tutaj też nagrywać? Z tyłu mamy informację. Pozwala lokalizować przedmioty ważne dla Ciebie, kompatybilni z systemem iOS 7 lub nowszym oraz Android 4.4 lub nowszy. Standard Bluetooth 5.2. Częstotliwość 2402 do 2480 GHz i maksymalna moc nadawania minus 94 dB. Dobra, otwórzmy tu sobie, jak to wygląda. Za 9 zł, kto by pomyślał. No to jest wszystko, tutaj tak naprawdę jest ten finderek nasz, mały. I instrukcja obsługi, która też nam nie będzie potrzebna. Jak to się włącza, wystarczy przytrzymać przez kilka sekund. O, dostajemy taki sygnał dźwiękowy, że urządzenie już jest aktywowane. No i działa ono na taką standardową baterię okrągłą 3032. Dobra, odpalmy sobie tą aplikację. Aplikacja w telefonie nazywa się Kindelf. Dosyć łatwo to wszystko sparować, bo to łączy się przez Bluetooth. Możemy sobie kliknąć alarm. I urządzenie wtedy zaczyna pikać. Możemy zrobić oczywiście zdjęcie tym przyciskiem. Też to spokojnie działa. Fajna rzecz do selfie, gdzie umieszczamy sobie ten telefon dosyć daleko od nas. Chcemy sobie zrobić zdjęcie. Nie musimy korzystać z samowyzwalacza, tylko od razu tym przyciskiem robimy fotę. Tu jest też fajna opcja. Pokazuje nam lokalizację na mapie. A w ustawieniach możemy ustawić sobie właśnie... Jest też kilka ustawień, na przykład czas drzemki, kiedy czas spania, kiedy to urządzenie nie powinno nam przeszkadzać. No ale najważniejsze to jest oczywiście lokalizowanie kluczy. I teraz minusy tego urządzenia. To działa tylko po Bluetoothie, czyli tam, gdzie mamy zasięg z telefonem Bluetootha, tam odnajdziemy te klucze. No to nie zadziała nam na jakichś dalszych odległościach. I też jest minus taki, że niestety inna opcja jest taka, że po zgubieniu połączenia Bluetooth to zacznie pikać, czyli i taka hipotetyczna sytuacja, jeśli byśmy mieli to w plecaku, ktoś by nam ten plecak na przykład chciał podwędzić, no to to zacznie alarmować, a na mapie będziemy znali ostatnie położenie tego oto lokalizatora. To też jest przydatna rzecz, bo jeśli podróżowalibyśmy z bagażem, ten bagaż by nam gdzieś zniknął z naszego pola widzenia, no to wiemy, gdzie mniej więcej to ostatni raz się stało. Spoko opcja za 7 zł. Czemu nie? Czemu nie? Będziemy to testować. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ciekawe, ile ta bateria wytrzyma i na jak długo starczy. No tutaj nic nie ma sygnalizowania, czy to działa, czy nie. Jest po prostu taki breloczek. Ale aplikacja dosyć prosta. Możemy nazwać tego naszego dongla. Właśnie tutaj ustawić, że ma zaalarmować, jeśli przerwie się połączenie Bluetooth. I wybrać sobie różne dźwięki. Domyślnie jest taki ustawiony. Także to urządzonko bardzo mi się podoba. 9 zł polecam. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj jest coś troszeczkę z innej półki. Wziąłem jedno, a mam tak naprawdę
około 20 tych opakowań różnej wielkości, małe, większe. Naprawdę w Action jest wybór ogromny tych wszystkich pudełeczek do przechowywania. I co ja tutaj przechowuję? A otóż przechowuję takie oto diamenciki. To też jest kupowane w Action. Tak oto wyglądają. I teraz możecie się zapytać, po co mi coś takiego? Otóż do zdjęć. Ktoś, kto lubi robić zdjęcia, robi zdjęcia na przykład minifigurką, tak jak ja, no to potrzebuje takich gadżetów fotograficznych. To super się sprawdza. Takie diamenty. To kosztowało dosłownie 3-4 zł, z tego co pamiętam. I od razu kupiłem taki pojemniczek, żeby sobie to wszystko w nim trzymać. A jeśli mówimy o pojemnikach, to zobaczcie na ten oto pojemnik. To tak naprawdę ma przeznaczenie do trzymania sztućców, bo tu jest taka powłoka z gumy, która jest antypoślizgowa. Ale ja to akurat wykorzystuję w innym celu i zaraz Wam pokażę. Otóż ja przechowuję sobie baterie, paluszki, akumulatorki 3 razy A, 2 razy A, wszystko się tutaj zmieści. No i bardzo fajnie się to wszystko trzyma, także tych paluszków tu wchodzi ogromna ilość, ale jeśli ktoś korzysta z, właśnie z takich bateriek, akumulatorków, no to tego schodzi naprawdę dużo. A to też kosztowało około 7 zł. I ten plastik jest naprawdę wytrzymały. Myślę, że też można wiele różnych przeznaczeń tego plastiku znaleźć. Nie tylko na trzymanie takich drobnych rzeczy. No jesteśmy na kanale o klockach Lego, więc w tą rynienkę również wejdzie sporo malutkich dotsów i każdy będzie zadowolony. A ta powierzchnia typ poślizgowa jest oczywiście wyjmowana. Możemy to sobie wyjąć i gdzieś indziej postawić. A jeśli mówimy o klockach, to zobaczcie na to. Są też takie oto klocki w małym pudełeczku okrągłym. Ja akurat sobie wybrałem niedźwiedzia polarnego, 61 sztuk, ale zadziwiło mnie w tych klockach to ich wielkość. No są minimalne, to jest jakaś mikroskala. No w porównaniu do tradycyjnych klocków Lego, to wypadają bardzo, bardzo jak takie miniaturki. Ciężko się to składa, ale za 4 zł byłem ciekawy jakości. Połączenie jest o dziwo mocne. No i co? Ja tutaj mam tego niedźwiedzia polarnego, można go zbudować. To jest jakiś w ogóle element taki czarny, dziwny, a tak to są, wszystko to są takie zwykłe, tradycyjne, można by powiedzieć, elementy. No ale jak malutki, nie wiem, czy sobie znajdę tego akurat najmniejszego klocuszka. No jest to takiej wielkości, także bardzo, bardzo małe, to się od razu zgubi. No ale śmieszne, instrukcja też zbudowania niedźwiedzia. No czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To jest chyba pierwsza partia klocków, nie Lego, którą sobie kupiłem z czystej ciekawości. I, no i całość jest zamykana w takim pudełeczku. 4 zł, 4 zł to kosztowało, także myślę, że no można było zaryzykować. A co mamy tutaj? Co mamy tutaj? To kosztowało 29 zł i to są lampy na baterie Baltimore wielokolorowe, czyli zestaw dwóch lampek przenośny z pilotem, wszystko RGB, no za 2 sztuki za 29 zł można było też zaryzykować i kupić. I tak też zrobiłem. No i co mamy tutaj w opakowaniu? Od razu to sobie otwieramy. Jest fajny sposób mocowania na taką podstawkę z taśmą 3M. Zaraz Wam to pokażę. O. Jeśli to sobie odszczepimy, to możemy dokleić do powierzchni. A tutaj jest mocowanko. I od razu już widzę minus tych lampeczek, bo tu mają przycisk, który je odpala i bardzo łatwo go dotknąć w ten sposób i zmienia nam kolory. Czyli czerwony, zielony, niebieski, wyłącza i pewnie tak, biały, który jest taki bardziej zimnym, białym kolorem. Ok, no i mamy do tego też pilot i to jest wszystko, co tutaj w tym zestawie dostajemy. Pilotem sterujemy dowolnie. Jeśli są dalej od siebie te dwie lampy, to można zmieniać kolorystykę ich osobno. No ale jeśli są blisko siebie, to o, tak jak widzicie,
działa to wszystko jednocześnie. Zwiększanie mocy, zmniejszanie mocy. I to już jest o minimum, a tak wygląda maksimum. Ja wykorzystuję akurat te światełka do doświetlania, do robienia fotografii, ale również można je montować gdzieś na przykład za telewizorem, w jakichś takich miejscach, żeby minimalny klimacik dawały. Nie mają jakiejś mega mocnej mocy świecenia, ale są dosyć ciekawie wykonane i takie nawet ten plastik nie jest takiej najgorszej jakości. Do tego szybkie wyłączanie i zmiana koloru tutaj tym przyciskiem. No i ja tutaj głównie widzę przeznaczenie tych lampek właśnie w fotografii, w jakimś doświetlaniu, na przykład minifigurek w moim przypadku, jak robię fotografię makro, to sprawdza się idealnie. Wam może też to posłużyć do jakichś innych celów i polecam te lampeczki. Można też je było wyrwać w nieco niższej cenie. No i na koniec przygotowałem rarytasik ostatnich dni. Po prostu hit zakupowy za 18 zł Funko Popy. Funko Popy, czyli wy to widzicie. Ja akurat trafiłem z Squid Game gracza 456 Seong Ji-hoon. Jest to figurka winylowa. Piękna figurka z Funko Popów. No i tu mamy całą serię właśnie ze Squid Gamesów. Chciałem tego zamaskowanego pracownika, ale niestety no, nie udało mi się. No więc chociaż dostaliśmy tego głównego bohatera. Też spoko, od razu nie będę otwierał tej minifigurki, bo ona powinna zostać no, w tym pudełku. Widzicie ten charakterystyczny element, czyli parasolkę, którą miał wyskrobać ten bohater. Jego odzianko wraz z numerem 456, tu wszystko się zgadza. I jest tych mini, jest tych figurek dosyć sporo. Wiem, że sporo osób na nie poluje. A mi akurat udało się nabyć tą. Także słuchajcie, no, na dzisiaj to by było tyle tego przeglądu zakupowego. Dajcie znać w komentarzach, co najbardziej Wam się spodobało. Co chcielibyście ewentualnie kupić, co kupujecie. Czy w ogóle byliście w tym sklepie. I czy chcielibyście więcej tego typu materiałów? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.